Cześć, witajcie. Chciałbym Wam zaprezentować silnik stworzony przeze mnie. Tak to wygląda. Praktycznie rzecz biorąc, lokomotywa. Zaczynamy od czego? Zbiornik, zawór do włączania, do wlewania cieczy. Jednocześnie tu jest zrobiony jako zawór bezpieczeństwa tam na sprężynce, w razie by coś tam, żeby się nic nie stało. Cały kocioł jest podgrzewany. O, takie coś naczynko jest stworzone. To napełniam po prostu zwykłym jakimś tam bioalkoholem, który jest na przykład. Nie śmierdzi, nie kopci elegancko. No i stąd para wydostaje się rureczką, leci tu. Tu mamy cały cylinder. Tłok, którego mogę pokazać. O, tu jest tłok. Cały korbowód, elegancko. Tak. Wkładamy go z powrotem do kotła. I jest założony. Dobra. Tłoka wykonałem z odzysku, ze złomu. Oczywiście taki, takie coś znalazłem z Musiądzu. Sprawdziło się w 100%. Koło zamachowe, które się kręci. Dobra, ja w międzyczasie podpalę kocioł. Podpalę kociołek tutaj, żebyśmy mieli już podgrzewanie cieczy. O. Zbiornik jest na razie zimny, więc chwilkę czasu może zająć, nim on nabierze temperaturę. Zobaczę tylko, czy tam się elegancko pali. Pali się, dobra. Myślę, że efekt będzie widać, jak zacznie powoli syczeć, a ja będę tłumaczył dalej. Pokazywał, jak to mniej więcej ten prototyp wygląda. Mamy miseczkę. Do czego jest miseczka? Tutaj praktycznie rzecz biorąc, to jest jak rura wydechowa w każdym pojeździe. Te spaliny, które się wydostają, czyli para, zostaje w formie tutaj potem cieczy skroplona z powrotem do naczynka. Ciśnienie porusza tłoka. Zaczyna się obracać koło. No, praktycznie zasada każdego silnika. Pokażę z każdej strony, jak to wygląda. O. Tak to wygląda. Można coś stworzyć czasem z niczego, tylko trzeba po złomach pochodzić, poszukać materiałów. Jest wolny czas, więc nie wychodzimy nigdzie. Trzymamy wszyscy kwarantannę, budujemy takie rzeczy, żeby się potem cieszyć i pokazywać innym, co można stworzyć. Już rurka się robi coraz bardziej gorąca. Tylko uwaga, mamy do czynienia z temperaturą, z ogniem, żeby uważać tutaj na środki bezpieczeństwa. Dzieci przede wszystkim. No, dorośli mogą pokazywać, budować. Czasem ktoś ma tokarki, jakieś rzeczy, które może sobie spokojnie robić, tworzyć. Nie wiem, czy słychać. Zaczyna powoli woda skwierczeć, tak jak w typowym czajniku przy podgrzewaniu. No co prawda jeszcze za wcześniej, bo woda była naprawdę zimna wlana. Wody nie wlałem dużo, wody wlałem takich strzykawek gdzieś około 5-6 po 2 cm, no może 2,5, także wiele tej cieczy nie jest. No i zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Nie chcę wyłączać filmiku. To jest typowy silnik parowy, stosowany kiedyś w starych lokomotywach. Ci, co pamiętają, to pamiętają, jak to działało, jak to wyglądało, jeździło, huczało. No, młodzi co prawda może tego nie znają, nie pamiętają i by się śmiali, po co taki silnik dzisiaj. A właśnie po to, żeby się cieszyć i bawić, pokazywać innym, co w czasie kwarantanny można stworzyć. O, zaczyna mi już to woda powoli się gdzieś tam pojawiać. O, zaczyna mi nawet tłoka odpychać. O, tak jak widać tutaj. Wypycha mi tłoka, czyli zaczyna się ciśnienie powoli robić w kotle. Tu ma małe nieszczelności, coś tam się pojawia, ale to są raczej detale. Detale do dopracowania, do wypolerowania. Papierek ścierny by się przydał, ale niestety nie wychodzimy z domu, wykorzystujemy materiały te, które mamy, żeby wypolerować. Możemy zrobić małą próbę, czy on już wystartuje. O, proszę bardzo, wystartował. I tak się kręci silnik. Nie wiem, czy mnie słychać elegancko. Może słychać. Tu zaczyna wylatywać para. Skraplać się woda. Możemy silnik zatrzymać. Możemy go pchnąć. Silnik pracuje dalej.
tu można by było na ten silnik założyć, na tą szajbę, na przykład pasek, jakiś silniczek z jakiegoś wentylatorka, z czegokolwiek, żeby nam dawało energię, prąd z odzysku. No i silniczek sobie praktycznie rzecz biorąc schodzi. Możemy go w każdej chwili zatrzymać, ruszyć praktycznie rzecz biorąc. Nie potrzebuje jakiejś wielkiej energii. Cała frajda w tym, że to coś się kręci, pracuje. Wystarczy tylko woda. I nie wiem, czy będzie widać. Wezmę nie pod światło. Tam się pali ogień. O. Proszę bardzo. I będzie dotąd się kręcił, aż wystarczy mu wody. No i tak samo wody, jak i ognia. Nie potrzeba ropy, niczego. Wystarczy jakiś spirytus. Bardzo cenny na dzień dzisiejszy, który jest wykupywany. No ale myślę, że do biokominków ktoś tam jakieś paliwo może mieć. Czy coś podobnego, a tego naprawdę nie potrzeba wiele, żeby stworzyć komuś frajdę. Możemy zatrzymać, delikatnie go ruszyć. I już silnik pracuje z powrotem. Tak to właśnie wygląda. Może nie perpetuum, ale cieszy. Blacha aluminiowa wypolerowana. Starej obudowy od komputera samochodowego. Troszkę pasty było potrzeba do tego. No tak jak i do wszystkiego praktycznie rzecz biorąc. I tak to wygląda. O. Dla porównania, tu stoi mój kubeczek z kawy. Takie ma gabaryty. Proszę bardzo. Także silniczek jest naprawdę malutki. Chyba zaczyna brakować wody. Bo silniczek nasz zaczyna chyba zwalniać. Nie, myślę, że jeszcze się kręci. Także jak komuś się podobało, łapka w górę. Kto mnie chce subskrypcją, proszę bardzo. Będę wdzięczny, będę tworzył nowe jakieś modele. Pokazywał, co można jeszcze innego stworzyć. No i czekamy cierpliwie, aż silnik się zatrzyma sam z siebie, żeby nie było, że nie biorę go tu, bo jest gorący. Podnieść go nie możemy. Tu już się wody uzbierało. Reszta odparowuje. Działa jednocześnie jak nawilżacz powietrza w mieszkaniu. Także możemy jakiś olejek zapachowy tam dolać. Możemy mieć odświeżacz z tego. Ktoś będzie miał pretensje, że buczy, huczy. Nie, to chodzi, pracuje cicho. Odświeża, nawilża powietrze. Oczyszczać może jednocześnie, jak ktoś tam ma wedle gustu. Lokomotywy też się było słychać daleko. Tak, lokomotywy kiedyś jeździły, parowały, dwutlenek się wytwarzał. I nikomu smok nie przeszkadzał, także możemy mieć własnego smoka w domu. Choć wcale to nie jest taki smok, bo on wcale nie żre za przeproszeniem dużo. No i silnik się kręci przez cały czas naprawdę. Tego paliwa nie poszło wiele. Tylko że jest gorący jak pieron. Nie chcę go przechylać. Kręci się i kręci się i kręci. Możemy go zatrzymać. Opór jakiś postawimy. Nie, dalej sobie radzi. Proszę bardzo, zwalniamy. Naprawdę siły, mocy ma dużo. O, możemy pokazać. Możemy sobie stworzyć jakąś ręczną tokarkę na przykład. O, proszę bardzo. Także możliwości naprawdę są takiego silnika bardzo duże. Sprawność poniżej procenta pewnie, ale jest. No i kurczę. Możemy pokazać. O, już silnik zaczyna zwalniać, czyli zaczyna brakować temperatury. Albo wody. Proszę bardzo. I tak wyglądała praca silnika. Robimy w domu, nie wychodzimy. O, trzymamy kwarantannę. Proszę bardzo, wypaliło się paliwko. I to był cały efekt. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.